Damian i Daniel Biłbakowie, karatecy z suwalskiego klubu, potwierdzają znakomitą sportową formę, odnosząc kolejny sukces po Mistrzostwach Polski Seniorów. Po udanych Mistrzostwach Polski, gdzie nasi karatecy, każdy w swojej kategorii wagowej, wywalczyli złoto i brąz, zaproszono ich do udziału w międzynarodowych mistrzostwach, gdzie walczyli i pokonali zawodników z Węgier, Austrii i Szwajcarii. Pokazali, że właśnie oni też się wyróżniają w naszej grupie, jak też nie w grupie, jak też i w Polsce. Na początku były Mistrzostwa Polski Seniorów, gdzie zdobyli medale. Damian złoty medal, a Daniel brązowy. Jest to po raz pierwszy ich start na Mistrzostwach Seniorów i zdobycie medalu to jest bardzo, bardzo ważna rzecz dla zawodnika, szczególnie w takim wieku, bo to są jednak jeszcze młodzi młodzieżowcy, bo dopiero po 18 roku życia staje się człowiek młodzieżowcem i do 21 bądź 2 roku życia jest młodzieżowcem. A mimo to, że są dopiero początkującymi młodzieżowcami właśnie na początku tej kariery, to już sięgnęli po właśnie medale w Polsce na Mistrzostwach Polski Seniorów. Po Mistrzostwach Polski Seniorów zostali zaproszeni na Międzynarodowe Mistrzostwa Austrii, które odbyły się w Wiedniu. No i przy okazji potem już tak na zakończenie sezonu doszli do wniosku, że jednak warto pojechać, zobaczyć jak tam z poziomem i jak sobie poradzą właśnie z walkami międzynarodowymi. Podopieczni Marka Krejpcio wywalczyli najwyższe miejsca na podium. Damian w kategorii do 65 kg, a Daniel z racji tego, że na zawodach nie występowała jego naturalna kategoria wagowa do 70 kg, wystartował w kategorii do 75 kg, co jak widać nie przeszkodziło mu w zdobyciu pierwszego miejsca. Opiekunem i sekundantem bliźniaków był starszy brat Sebastian. I spełnił zadanie bardzo dobrze. Doprowadził ich do pierwszego miejsca, wrócili z medalami. Także koniec sezonu dosłownie dla braci bliźniaków, Biłbaków i oby tak było dalej. Tak jeszcze tylko wspomnę, że w tym roku mieli maturę, czyli wiadomo, że matura odciągnęła ich troszeczkę od treningów, można powiedzieć od stycznia już mieli rozluźnienie tego z treningami, a dopiero po maturze właśnie zdali egzaminy już pisemne, zaczęliśmy trenować do Mistrzostw Polski Seniorów. Daniel, nasz podwójny złoty medalista w roli mistrza, czuje się znakomicie. Największym wyzwaniem i zarazem zaskoczeniem było dla niego zdobycie tytułu Mistrza Polski. Te przygotowania nie były takie długie jak zawsze, ponieważ mi jeszcze pod koniec matury już zaczynaliśmy przygotowania do Mistrzostw Polski, ale podołaliśmy mimo wszystko, daliśmy radę. Jestem bardzo dumny z tego, że pierwszy raz byłem na Mistrzostwach Polski i już udało mi się wywalczyć złoty medal. Teraz trudno będzie go obronić, ale zrobię wszystko, by ten plan się powiódł. Podczas przygotowań do matury wrócił taki głód walki, którego moim zdaniem brakowało wcześniej. Po pierwszej walce, która moim zdaniem nie była zbyt dobra w moim wykonaniu, pomyślałem, że nie mam nic do stracenia. Rozluźniłem się i powiedziałem sobie, że nie muszę koniecznie wygrać, ale chcę wygrać. No i już od tej pierwszej walki nieudanej tak naprawdę, druga i trzecia i ta czwarta finałowa były moim zdaniem bardzo dobre. W Wiedniu chcieli spróbować swoich sił w walkach z zawodnikami różnych narodowości i przy okazji zdobyć kolejne doświadczenie. Pierwszą walkę walczyłem z zawodnikiem z Węgier. Tak jak już mówiłem, że ta pierwsza walka jest właśnie najtrudniejsza, to miałem w tej walce dogrywkę, ale po dogrywce okazało się, że mimo ten zawodnik był silniejszy, ja byłem lepszy kondycyjnie i dzięki temu zwyciężyłem tę walkę. Walka finałowa z zawodnikiem Austrii, wygrana przed czasem przez technikę na tłów. No i jestem z tego bardzo dumny. Brat bliźniak Damiana, Daniel, przyznaje, że poziom zawodów międzynarodowych był wyrównany. Pojechaliśmy na zawody już po Mistrzostwach Polski, na których zająłem trzecie miejsce. No to już był taki zakończający sezon, start, więc ze spokojną głową, wszystko na luźno. No i udało się wywalczyć pierwsze miejsce na zawodach. W pierwszej walce pokonałem zawodnika, jednogłośnie zawodnika z Węgier, a w drugiej walce wygrałem poprzez decyzję sędziów i dyskwalifikację zawodnika ze Szwecji za nieprzepisową technikę. Wygrałem z zawodnikiem ze Szwecji. Gratulujemy. Dziękuję. A wspominajmy jeszcze te Mistrzostwa Polski. Dlaczego trzecie? Może zabrakło trochę siły na pierwsze miejsce. No, po tych maturach było dosyć ciężko wrócić niestety. No, ale trzecie miejsce to dla mnie tak wielki sukces, jak na Mistrzostwa Polski Seniorów. No. Po raz pierwszy.
Tak, po raz pierwszy startowałem na Mistrzostwach Polski Seniorów. Przypomnijmy, że wcześniej podczas Pucharu Polski Seniorów Daniel zdobył wicemistrzostwo. Na oficjalne wyniki egzaminu dojrzałości trzeba poczekać, ale wygląda na to, że waleczni biłbakowie raczej mają go w kieszeni. Myślę, że będzie zdana. Teraz pojechaliśmy do Warszawy złożyć wnioski o naszych sukcesach na AWF do Warszawy, no i myślę, że się tam dostaniemy. Jak twierdzą mistrzowie, zamiłowanie do sztuk walki nie przeszkadza w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Pomaga, bo dzięki temu, że trenujemy karate, nauczyliśmy się samodyscypliny. Nikt nie musi nas do niczego poganiać, tylko sami staramy się wszystko robić, bo wiemy, że robimy to dla siebie. W czasie wakacji zawodnicy mają czas na odpoczynek, ale w drugiej połowie sierpnia muszą już zacząć myśleć o kwalifikacjach do Mistrzostw Europy Kadetów i Młodzieżowców. Kwalifikacje odbędą się już w drugiej połowie września.